dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję za przybycie. W związku z tym, że w ostatnich dniach są rozpowszechniane kłamstwa dotyczące cen wody, mam obowiązek powiedzenia mieszkańcom, jaka jest prawda i je sprostować tak, aby mieszkańcy mieli pełny obraz sytuacji. Zacznę od filmiku umieszczonego na Facebooku dwa dni temu przez kandydata na prezydenta Adama Chodzińskiego. Drodzy, skandal. Przyszedłem tutaj, bo może obniżę koszty za wodę w mieście Biała Podlaska. Ale czy wiecie, że w miastach subregionalnych typu Chełm czy typu... Szanowny panie Adamie, ma pan rację. To skandal mówić tak kłamliwe rzeczy. Jak pan dobrze wie, w Białej Podlaskiej została wprowadzona dopłata do cen wody decyzją Rady Miasta na wniosek prezydenta miasta Michała Litwiniuka. W związku z tym mamy najniższą cenę wody spośród miast, które pan wymienił. W Białej Podlaskiej cena wody wynosi 2,84 zł, w Chełmie 4,18, w Zamościu 3,80, a w Warszawie 4,54. W związku z powyższym rodzina, która zużyje 12 metrów sześciennych wody w ciągu miesiąca, zapłaci o 20 zł mniej niż w Warszawie, o 11 zł mniej niż w Zamościu i 16 zł mniej niż w Chełmie. Idźmy dalej i przeanalizujmy sytuację, jakby się kształtowała, gdyby cena wody była bez dopłaty. Wtedy rodzina, która zużyje 12 metrów sześciennych wody w ciągu miesiąca, zapłaci drożej o 1,32 zł niż w Warszawie, o 10 zł 20 groszy więcej niż w Zamościu i drożej o około 5 zł niż w Chełmie. Nawet jeżeli odniesiemy się do skali całego roku, nigdy to nie będą wartości, o jakich pan mówił, rzędu 600, 800 i 1200 zł. Pytam w imieniu mieszkańców miasta, swoim i pracowników Wodkan, dlaczego rozpowszechnia pan kłamstwa i firmuje swoim nazwiskiem nieprawdziwe informacje na temat cen wody w naszym mieście. Ubolewam, że takiej manipulacji dokonuje się na rzecz kampanii wyborczej, szkalując w ten sposób dobre imię miejskiej spółki oraz jej pracowników. Nasza praca jest misją, którą realizujemy każdego dnia, o każdej porze dnia i nocy i jesteśmy z tego dumni. Mieszkańcy odkręcają kran, nie zastanawiając się, jak ciężkiej pracy wymaga zapewnienie ciągłej dostawy wody, którą możemy pić bezpośrednio z kranu. To pracownicy naszej spółki każdego dnia zapewniają bezpieczeństwo sanitarne i komfort w zakresie usług Wodkan mieszkańcom naszego miasta. Jesteśmy z tego bardzo dumni i zasługujemy na szacunek i przekazywanie tylko rzetelnych i prawdziwych informacji. Dziękuję.